Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu z cyklu Ścieżka Zdrowia. Przedstawiam Wam nagranie, świadectwo ogromnej wagi. Zapraszam do zobaczenia, że to, co jest uznane za niemożliwe, jest jak najbardziej możliwe. Mówi się, że to jest cud. Ale to nie są żadne cuda. To jest wiedza i doprowadzenie organizmu do jego naturalnej funkcji samouzdrowienia. Kiedy przestajemy przeszkadzać, zaczynamy wspomagać i stwarzamy odpowiednie warunki i środowisko, organizm zawsze poprawi swoją funkcję i będzie dążył do regeneracji. W tym cyklu zbieramy świadectwa osób, które wyzdrowiały z tak zwanych chorób nieuleczalnych lub nawet śmiertelnych. Razem tworzymy bazę danych i społeczność, która pokazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna i rośniemy w siłę, możemy wpłynąć tym sposobem na przekonania, podbudować innych, dać im wiarę, metody i nadzieję, zmienić chore paradygmaty i chore przekonania. W pewnym momencie nie będzie nas dalej można ignorować, staniemy się siłą i być może rzeczy w tym systemie zdrowia ulegną zmianom pod naszym naciskiem i naszym świadectwem. Zapraszam wszystkich do kontaktowania się z nami, żebyśmy mogli właśnie takie audycje nagrywać. I nie ma nic ważniejszego dla naszego przekonania i większego dowodu na to, że to funkcjonuje, jak świadectwo drugiej osoby, która tego dokonała i to przeżyła. Zapraszam Was na bardzo ważne nagranie i opowiedzenie Wam historii bardzo ważnej. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego, bo to rozwala chore paradygmaty i może otworzyć wiele umysłów. Pan Aleksander Charecki w swojej klinice zastosował metody regeneracji na panu Antonim Kwiecień, który dostał diagnozę raka trzustki, ostatnie stadium z przerzutami. Zobaczcie sami tą historię i to nagranie. Jest ono wielkiej wagi. Zapraszam do oglądania i dziękuję za uwagę. Dzień dobry panom. Pan Aleksander Charecki i pan Antoni Kwiecień dzisiaj ze mną w programie i damy kolejne niesamowite świadectwo wyzdrowienia. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, Aleksander Charecki. Dzień dobry panom. Dzień dobry, Antoni Kwiecień. Dzień dobry, witamy wszystkich naszych widzów. Mamy dzisiaj niesamowitą historię do przedstawienia, a mianowicie wyzdrowienie pana Antoniego z bardzo poważnej choroby. To czasami mówimy na to, że to jest cud, ale w tym wypadku myślę, że my udowodnimy i powiemy, że tak naprawdę to nie jest cud, to jest wiedza i naturalny proces organizmu, który wystąpił u pana Antoniego, ale do tego trzeba dużo pracy kompleksowej, dużo zaangażowania i dużo determinacji, co pan zrobił i jest pan tego świadectwem. Poprosimy pana Antoniego o opowiedzenie swojej historii. W 2012 roku, pod koniec tego roku, rozpoznano u mnie nowotwór trzustki. I poszukiwałem różnych metod leczenia w internecie, pomagali mi znajomi, ale wszystkie te poszukiwania spełzły na niczym, ponieważ lekarze twierdzili, że no nie ma dla mnie ratunku, może to być do pół roku i miałem załatwić wszystkie swoje sprawy. No, ale
ale zacząłem poszukiwać różnych takich metod naturalnych i natknąłem się na doktor Budwing, czyli jedzenie tam serka takiego z olejem. To też nie pomagało. Wkładałem cieciorkę, to jest metoda doktora Ashkara, w nogę, spuszczanie limfy, no i ale to też nie pomagało. Piłem naftę, no różnego rodzaju, można powiedzieć, że tak, tonący brzytwy się chwyta i ja się tam chwytałem, czego mogłem, ale znalazłem filmik na YouTubie, gdzie Aleksander Charecki rozmawiał z taką starszą panią, ją przedstawiał jako kobietę już w podeszłym wieku, aczkolwiek no mająca jeszcze werwę życiową i po prostu, która tam była. No i ujęły mnie słowa Aleksandra, że można coś tam zrobić dla swojego zdrowia. Z początku nie wierzyłem, że można po prostu wyleczyć się z nowotworu trzustki, ale postanowiłem zadzwonić do pana Aleksandra. Porozmawiałem z nim, a on po prostu no, zaprosił mnie do Akademii Medycyny Ludowej, tak to się wtedy nazywało. No i ja z tego zaproszenia skorzystałem. Po niedługim czasie pojawiłem się w Akademii, ale mój stan zdrowia był no, w opłakanym stanie, zresztą bardzo źle wyglądałem, ale no, zostałem przyjęty i po tym pierwszym turnusie i po wyjeździe nad Morze Czarne, również z panem Aleksandrem, no bardzo dobrze się czułem. Ale jak pojechałem na drugi turnus, to już niestety organizm zaczął, można powiedzieć, tam walczyć. Pojawiły się stany zapalne i bardzo źle się poczułem. I z powrotem trafiłem do szpitala. No, ale po jakimś tam upływie czasu z powrotem znowu pojechałem do Akademii i można powiedzieć, że powolutku, stopniowo mój stan zdrowia się naprawiał. I ja powinien przerwać tą rozmowę. Ja poproszę, Aleksander. Ja powinien przerwać tą rozmowę, bo nie wszystko tak łatwo było. Po pierwszym turnusie ty latał jak śmigłowiec, ty myślał, że ty już zdrowy. Po wyjeździe na Morze Czarne ty pił butelkę wódki sam, bez nikogo, spokojnie. A kiedy przyjechał na drugi turnus, organizm stał walczyć, ty pomyślał, że coś zepsuło się i metoda nie działa, i przestał mnie słuchać. 4 miesiące nie odzywał się w całości. No, tak, a ja mam pytanie. No tak było i zadzwonił tylko wtedy, kiedy nie mógł, dokładnie przepraszam, ale kiedy nie mógł z aplikacji wstać, siedząc tam, dzwonił mnie i powiedział: Aleksander, ratuj, co można zrobić. Rozumiesz, nie? Także to nie tak łatwo było i kiedy ludzie rozpoczynają uzdrawiać różnymi metodami, spróbują wiele różnych rzeczy, так само ти поспробував нашу методу, а потім розпочав своє, або ти там теж за ті 4 місяці використав інших метод, так чи ні? Ну, пробувалем. Ну, це можна. І то все, тільки ще гірше, ти не увірив до кінця в те, що я робив, і з того поводу розпочав експерименти поновні. Я дуже такий добрий приклад в останніх вивідах повідав, що коли чоловік є зупу, то він є зупу, а кухаш, який готує, він смакує зупу. Так і більшість людей, які хворують на які-кольвік новотвори або інші хвороби, вони фактично тільки смакують методи, і до мене тисячі люди звертались, які мовили: я спробую тиждень, як мені поможе, або поліпшить стан, то я бенду уздравлявся. Як не поліпшить стан, то я жуцю то уздравлення, мені це не потрібно. Розумієш, ні? І що? Ти тільки по третьому турнусі почув, що то діло, так чи ні? Ну, по-першим, ти почув вже добре, по-другим, організм став вальчити, а по-третьим, ти почув, що то, направда, є сенс і прошу процес уздравлення, так чи ні?
No. Zacząłem się bardziej ciebie słuchać. No. I to też to nagranie pokazuje, żeby zrozumieć, że proces zdrowienia jest to jednak duży proces, który wymaga sporego czasu i zaangażowania, że nie spodziewajmy się rezultatów po tygodniu czasu i dajmy szansę, żeby do tego doszło, tak, żebyśmy się nie zniechęcali po pierwszych porażkach. Organizm potrzebuje czasu do regeneracji. A ja mam jeszcze takie pytanie do Aleksandra. Kiedy pan Antoni przyjechał do ciebie pierwszy raz na pierwszy turnus, w jakim był stanie? No, i on może potwierdzić, i wiele ludzi wtedy czas byli. I on wyglądał na 80 lat. Oni w dwójki wtedy byli w akademii, tam był jeden pan z Ukrainy, ему презент дала родина, он по 80-ке был, и пан Антоні, ему было 45. И они выглядали в двойке однаково. Когда мне поведяли, что Антоні 45 лет, я не увижу, я пошел справить документацию, его там пашпорт и вшистка, не увижу, а пришел, ему и поведел, слухай, фацет, ты выглядаешь выпрацеванный в целости. И то люди, некоторые, даже я сейчас оглядал телевизор, там детская, фактически стажея, и ему осталось несколько лет жить в сравнении с тем прыткостью того стажения. Также Антоні был не только опанованный тем новотвором, а целый организм был выпрацеванный, и он был захамована регенерация, то не только новотвор, а целый организм захамовался. И он выглядал, направда, на тен век, при котором люди умирают не с поводу якого проблему новотвора, а с проблему того же целый организм был уж не делал. И такие тяжкие станы, ну, то могут только подтвердить, или даже, то уж минуло 10 лет, то, может, кто уже не помнит, как он был. Я то помню докладнее. Так, Антоні, чи ні? Panie Antoni, czy ja dobrze zrozumiałam? Pan przyjechał już z nowotworem trzustki, ostatnie stadium, z metastazami, przerzutami w organizmie, tak? Tak, ja na głowie trzustki miałem prawie 8 cm guz, na ogonie 3, przerzut na wątrobę też prawie 3 cm, powiększone węzły chłonne dookoła, także no. I lekarze dawali pół roku życia i żadnej możliwości no wyzdrowienia. Do pół roku, nawet nie dawali pół roku. Ale przez pół roku ty przyjechał, tak? Faktycznie to już na ostatnim czasie ty przyjechał. Tak, ja przyjechałem, można powiedzieć, od diagnozy przyjechałem 2 miesiące. No, 2 miesiące. Tak. I wtedy było kilka turnusów, pierwszy, drugi, trzeci turnus. Po ile czasu to trwało, przynajmniej... Miesiąc czasu, tak, każdy turnus? Pierwszy, no prawie miesiąc czasu, później był tam 2 tygodnie chyba nad Morzem Czarnym, a później znowu taki przypominający, taki sam jak pierwszy, ale no i potem stało się gorzej, po tym turnusie. Ja nie wiedziałem, nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje, że to ten proces ma wyglądać. I, no zresztą w akademii no i była mowa na przykład, no podpisuje się nawet tam oświadczenie, że nie wszystko będzie takie różowe, tylko że pewne rzeczy będą boleć i po prostu takie jak i w autosugestii, że jest to proces regeneracji organizmu. A no człowiek pierwsze to jak źle się czuje i coś go boli, to od razu sobie myśli, że to nie działa, nie? Po prostu i tyle, że wraca się do tego, co było. A może to być po prostu kryzys ozdrowieńczy, bo to zawsze występuje w takiej sytuacji regeneracji, że się pogarsza, zanim się polepsza. No, organizm musi tak, się oczywiście... Tylko tak powinno być, tylko tak. Pierwszym turnusem my polepszyli stan zdrowia całego organizmu, a później, kiedy organizm stał już w stanie, żeby walczyć z nowotworem, on stał walczyć z nowotworem i stan zdrowia pogorszył się w tym miejscu, gdzie była problema. I tak ostało. I kiedy Antoni mnie zadzwonił, kiedy już siedział faktycznie bez ruchu i możliwości wstać, zadzwonił mnie, żeby ja mu uratował albo przyjechał do mnie, powiedział, że nie mogę
його przyjąć, bo nie wiem, o co chodzi. I skierował його до шпиталю. В шпиталі збадали його в цілості. І що повідомили, Антоні? No, że po prostu, że jest naciek na dwunastnicę, że po prostu no, że nic z tego nie będzie. No, zaproponowali jakieś tam obejście, operację jakąś, na co nie wyraziłem zgody. No, operację powiedzieli tak, będzie dobrze czy niedobrze, a ciekawe było zobaczyć, co tam jest, tak czy nie, ty powiedział, tak? Lekarze powiedzieli. No, ale oni wiedzieli już po tomografii komputerowej, że jestem nieoperacyjny, że... tam im jest tylko ciekawe było zobaczyć. Tak, tam jest operacja łypla i po prostu chodziło o to, że wyjmuje się praktycznie wszystko z człowieka i ostrzykuje się splot słoneczny alkoholem, żeby nie czuł człowiek tylko bólu. I to mi lekarz, który mnie prowadził, mi dokładnie to objaśnił. Że po prostu, że nie wiadomo ile pożyję, być może krótko, ale przynajmniej nie będę odczuwał takiego bólu. Ból trzustki jest niesamowity, bardzo, bardzo boli. Ja to porównuję do kopiącego konia od środka po prostu. No, to jest ból trudny do wytrzymania dla człowieka. No tak, i później powiedzieli, że trzeba tam albo w hospis, albo gdzieś, tak? Tak. Tak, jak ty nie zdecydował na operację. I dzwonił Antoni mnie, pytał, czy można przyjechać. Ja to powiedział, no jeżeli przyjedziesz, może coś będziemy robili, tak czy nie? Ale żona, córka mówili, że no, jedni widzieli rezultaty, to im powiedzieli w pierwszej kolejności, Antoni powiedzieli w drugą kolejność, w tej wyniki wszystkich badań. No i oni mnie dzwonili sami, naprawdę tak było. Mówili, że nie ma sensu jechać, nie dawaj nadziei, kiedy nie ma w całości. No, odmawiali mnie, żeby ja przyjął. No, ja nie wiem, może gdzieś w jakimkolwiek, no, może Bóg mnie gdzieś coś wskazówki, kiedy dawał, że jest to możliwe, nie wiem. Ja nie mogę tego wytłumaczyć. I powiedział Antoni, no jeżeli przyjedziesz, będziemy coś robili, nie przyjedziesz, no to nic. A tak i powiedział, że cała rodzina mówi, żeby ja ciebie nie brał. No i on siedział na samochód, i 600 kilometrów jechał sam bez zatrzymania, jak ja tak zrozumiał, tak czy nie, sam za kierowcą. No, tak. W ten sam czas, kiedy on w całości nie mógł nawet chodzić, on siedział do samochodu i sam bez nikogo jechał z ostatnim ratunkiem, z ostatniej nadziei do mnie. To w ogóle nie można nawet wyobrazić na dzień dzisiejszy, jaka była siła woli. Wiele ludzi mają siłę, mają wolę, tylko nie ma siły woli. Co kierowało panem Antoni, żeby chciał on żyć. I ja myślę, że on widział, że Bóg jemu powinien pomóc. I on bardzo wierzący, ja też bardzo wierzący. I myślę, że ta siła, która podtrzymuje jego na tym świecie, i jeszcze powinna była by dać mu taką możliwość. No przyjechał, no reanimowali. Ten trzeci raz, tak? Tak, trzeci raz go reanimowali, ale chciałby teraz powiedzieć wszystkim, że walka ta była niezwykła, ona trwała 3 lata. Zgadza się. Ludziom się wydaje, że to... jak się coś ma leczyć, to po prostu leczy się szybko, że to tak jakby poszło się do chirurgii. Jak nic nie pomaga, to rzucaje, koniec. Tak, następne. Tak, ale, następny, ale, następny. Tak, ale niestety to jest bardzo długotrwały proces. Robiłem tomografie komputerowe i po każdym turnusie, po każdym pobycie zawsze był mniejszy guz. Zawsze było tak, że guzy się zmniejszały. Nie było tak, że po pobycie u Aleksandra one się powiększyły na przykład, nie? Czy coś tam urosło. Nie. Zawsze był mniejszy ten guz. O parę milimetrów tam oni dokładnie to mierzyli, ale zawsze było mniej. Także i co tak... ciekawe chciałbym powiedzieć, ja i Antoni mówił, i wszystkim mówią, że sam guz w niektórych sytuacjach zlikwidowується сам собі без жодних об'яв, фактично, і навіть без болю. А в деяких ситуаціях він пинкає. Розумієте, ні?
pękaje jak na zewnątrz, bliziutko na przykład pod skórę, no to jedna rzecz. Jak pękaje w środku, to krwawienie, to ból. I taki efekt, ja Antoni mówił jeszcze wcześniej, że powinno u ciebie w środku pęknąć to. Оно будет зменьшаться, зменьшаться, але организм, как будет вальчить, он ликвидует то, але так нагле и что-то будет. И в той ситуации снова была недобрая ситуация, когда фактически то пенкнуло, кровение было, страта гемоглобина барза мощная. И снова пан Антоний не сгодился на то, чтобы подавать кровь там. И, але как он пережил ту ситуацию, то барза тяжко было. Я на отлегласти ему вели разы мовил, что робить, але то был цуд, что он пережил еще тот момент, когда организм в целости, можно поверить, ликвидовал этот новотвор, и позднее то все уж скончило через несколько месяцев. Так было, чи нет, Антоний? Так. Да. Также честь была зменьшалась, зменьшалась, а позднее и так повинна была то зликвидоваться таким моментом, ну, не безобразно приемным теж, когда человек достал каких-либо проблем, и он бы мыслял уже, то снова что-то стало недоброго. И оно-то недобро, а это процесс нормальный, процесс с ликвидацией этих гузов, и он повинен быть часами таким и не иначе. Было пара кризисов. Ale tak. Na szczęście Pan przeżył te kryzysy i to doprowadziło jednak, że włączyły się funkcje regeneracji, bo za każdym takim pobytem guz się zmniejszał, stan w końcu na długi termin się poprawiał i poprawił. Tak, no ja już mówię, jest różne nowotwory, jest różne sytuacje i w niektórych sytuacjach, a w tej sytuacji ja mu mówię dokładnie, że tak powinno być, że będzie zmniejszaться, będzie polepszaться, będzie pogarszaться i wszystko. No ale człowiek chce tylko ulgi, tylko dobrze, żeby nie bolało. No tak. I powiem jeszcze, że no, pan Antoni, choć i wierzył dużo, ale też niewiele wykonywał moich porad czasami. I z tego powodu jeszcze więcej męczył się, bo większość porad, których ja mówił, no, jemu było to nieprzyjemne, albo wiara nie pozwalała, albo coś takiego. I on no, nie wszystko wykonywał tak, jak trzeba. Z tego powodu uzdrowienie ja liczę na dzień dzisiejszy, że mogło być bardzo szybciej, na przykład nie 3 lata, a 2 lata. Ну, то теж була б дуже різниця. Так само, якщо б він увіжив від самого початку, не прервав то уздоровлення, не зіпсув собі іншими методами здоров'я, то було б іначе. Пані Антоні, але вдалося. Так, вдалося. Власне, дякую, можна сказати теж, pomocy Aleksandra, który też jest upartym człowiekiem i po prostu nie daje się po prostu tak, że ja na przykład no byłem też niewdzięcznym pacjentem, no, nie odbierałem od niego telefonów. No i po prostu no. Bardzo zły był, no. No właśnie. No właśnie, no psułem sobie zdrowie, tak jak Aleksander mówi, używałem dużo środków przeciwbólowych i dożylnych i doustnych, kroplówki różnego rodzaju, które też może nie były potrzebne w tym momencie, ale Aleksander dzwonił do mnie, był wytrwały i podtrzymywał mnie na duchu, że to jeszcze nie koniec. Powiedział, że będziesz się męczył jeszcze długie lata. I ty teraz 10 lat męczysz się, tak czy nie? No męczę się, ale dziękuję bardzo za to, że się mogę męczyć, bo po prostu no, jakbym ciebie nie znalazł, to pewnie już by mnie tutaj nie było. I to jest piękne, bo to jest świadectwo dwóch osób, które się zaangażowały, uparły i swoje zaangażowanie i siłę woli tak zrobiły, że teraz pan żyje i dzisiaj się już tak naprawdę pan nie męczy, bo dzisiaj jest pan zdrowy, prawda? No tak, dzisiaj jestem, można powiedzieć, zdrowy. Czy w 100% trudno powiedzieć, bo zawsze nigdy człowiek nie...
nie wie, co go tam może spotkać albo jak, na co zachoruje, ale na razie dzięki Bogu i pomocy pana Aleksandra, no czuję się świetnie. Można powiedzieć, no w porównaniu z tym, jak ja się czułem, a teraz to po prostu, no to jest inny komfort życia. Ja uważam, że się dużo lepiej czuję, niż nawet byłem młodszy i nawet nie myślałem o chorobie. No i czuję swój organizm, nauczyłem się czuć swój organizm, że czuję, że na przykład coś mi tam zaczyna dolegać, już mogę coś tam robić, albo zadzwonić do Aleksandra. Powiedzcie, jak tam skończyłeś, pytał ty po matki swojej. Polepszył się jej stan? Tak. Tak, no, polepszył się. Polepszył się dzięki ziołom, półpoła. I po prostu no mama czuje się lepiej. Myślę, że tam nawarstwiło się dużo takich złych okoliczności, bo i zachorowała albo na przeziębienia i niewydolność tych nerek też była czymś spowodowana. Tam lekarze podejrzewali, że tam przerzuty są, bo mama też zachorowała na raka jajnika, także po prostu no. Nie trzeba poddawać się paniki. Wszystko można uzdrowić. Dokładnie, to jest przekaz no tego nagrania, że niemożliwe, tak zwane niemożliwe jest absolutnie możliwe i tu nie liczymy na cuda, tylko właśnie na wiedzę, a takie świadectwa i takie przekazy są właśnie po to, żeby to, co się uważa za coś niemożliwego, stało się zupełnie normalne i żebyśmy zbudowali nowe przekonania wśród społeczeństwa, że da się wyzdrowieć z chorób chronicznych, a nawet nieuleczalnych. Panie Antoni, czyli cały proces zajął 3 lata, było to jednak wiele powrotów, wiele metod, które pan użył, różnych metod Aleksandra Chareckiego, żeby do tego doprowadzić, ale rozumiem, że po 3 latach doszło do całkowitej remisji, tak? Tak, tak. Ja powiem wam jeszcze jedną rzecz, przepraszam. Jedną rzecz, że kiedy ludzie uzdrawiają się czasami od nowotworów, oni jeszcze całe życie leczą się od nowotworów. Tak. Cały czas leczą, żeby to albo nie chorować, albo on jest i jego jeszcze leczą. Pan Antoni przez 3 lata uzdrowił się faktycznie w całości, ale on dzisiaj nie leczy nowotwór, on profilaktycznie podtrzymuje swoje zdrowie. To duża różnica. Tak. Pan Antoni, zdradzimy, jakimi naturalnymi metodami my ciebie troszeczkę uzdrawiali, czy nie? No proszę. Nie wiem, czy mogę, bo to jest... No ja zdradzę, dobrze, ja sam. No. Na przykład, pani Agnieszka i moi widzcy, proszę was pomyśleć, bo to pani Antoni przyjechał do mnie w stanie na przykład, kiedy on w całości był niepełnosprawny, można powiedzieć, kiedy on z maszyny my go wyciągali, jemu powiedzieli, że już nie ma żadnych szansów, nie tylko lekarze, rodzina, wszystkie, kto jego widzieli. Co, jaki środek ja jemu dał, żeby go ożywić, reanimować? No ja wiem, bo ja słyszałam na jednym nagraniu, ale to może pan Antoni powie, jaki był pierwszy środek, to jest zaskakujące. Woda z ogórków. Woda z ogórków kiszonych. Tak, ja w ogóle... Nawet nie kiszonych, konserwowanych. Konserwowych. Tak, ale ja miałem całe ciało takie zbite, miałem dużo takich guzików, można powiedzieć, pod skórą. Aleksander też to zauważył. No, pierwsze, co mi powiedział, że nie używałem soli. Też mi powiedział, że a mięso niesolone się psuje. Tak. Tak. No i to trzeba było pana Antoni, jak kawałek mięsa, kawałek slaniny, dobrze przesolić. No i to były zabiegi też z sólem, z borowiny, z sólem. Długi czas on leżał, żeby dodać to sól, który on stracił przez 10 lat, kiedy jego żona nie dawała mu sól. No, myślę, że to źle i nie dawała, no co zrobisz? No, ja powiem, że wiele chorób powstają z powodu braku soli.
Нас дезінформують тим, що ми їдимо дуже солі, спеціальні. Бо соль – то дуже поважний елемент. Соль повинна бути в нашій крові. А якій не було, то крев вже нема того складнику. Ну, ми стараємося пхати, що б хотіли у себе до сродка. А елементи, з яких складається наша крев, сам організм, ми того не даємо. Ну і що? Суть так само потрібна, щоб квас жаландковий випродуковувався. Як його нема, то не притворюється виживання з браку сочка жаландкового. Ну і що далі? Ну то все зв'язано єдно з єдним. І то теж треба уважати на ту дезінформацію, яка фактично діяє, наприклад, на забіяння чоловіка такого, як Антоні. То фактично була причиною, єдна з, можна повідомити, з головних причин, веля даже новотворов и иных хворов. Ну так, бо то масштабы консеквенции. No. A jak, czyli jak pana wyciągnięto z samochodu nieprzytomnego, żeby pana reanimować, to była właśnie sok, woda z ogórków konserwowych plus te zabiegi z borowiny i z soli przez skórę, żeby to się wchłaniało. Tak, to pierwszy ratunek był, który trzeba było podać. Tak samo my nawet nie podejrzewamy. To my by dawali naturalne środki. A co dają lekarze, kiedy trafia pacjent w bardzo ciężkim stanie? Kraplówki z solą. Ну так. Ну, вода фізіологічна, яка є соль. Так само ми його реанімували, тільки не через краплювки, а через нормальний процес вхланення через скуру дуже ілості солі. І вхланяється тілі або потрібно. Ні, то не придавкуєш. Але шибко треба поділа. Тілі солі в краплювку не можна дати або потрібно, а через скуру можна дати або треба. І тут такий момент дуже поважний, так що то, ну, є люди, які вживають натуральні методи, то я даю сказівки, а хто вживає środки медичні, ну, теж можна вживати. Так само левативи можна застемпити, наприклад, теж краплювку, теж обіри левативи і з різними там środками, і зьолами, там, і з іншими такими środками. То теж очищення організму. Очищення вантроби робили. Антоні, ну полічи прикладово. За 10 років, або ти зробив очищення вантроби? Ну, прикладово. Ну, не, я направду не лічив. Ну, полічи прикладово. Ну, не знаю, між 500 і 1000, але то не вмію określити навіть цифру, бо а teraz... я зачав то так стосувати теж нехętnie. Nie jest to wcale nic przyjemnego. Z początku miałem odruchy wymiotne. W ogóle no po prostu to tak szło jak pod górę. Ale w końcu zauważyłem, że to bardzo im pomaga. Naprawdę, bardzo pomaga, naprawdę. Dobrze, niechaj policzy, że też 500 razy ty zrobił. Niechaj każdy z was tu teraz słucha. 500 razy, to on mówi minimalnie. 10 lat. За 10 лет. 50 раз, наприклад, в року. Прикладово так. Раз в тиждень. Хто з вас то зробив в житті? Даже профілактично. Даже 10 разів. 20 разів. За 10 лет. А він зробив 500. І ви побачите, він сидить, як зигарок здоровий. Як зигарок швейцарський. Так. Пані Антоні, чи раз в тиждень практично робить пан очищення вантроби? Staram się. Staram się robić raz w tygodniu. Takim dniem dla mnie to luźniejszym jest niedziela, bo pracuję też zawodowo bardzo dużo i po prostu raz w niedzielę staram się oczyszczać. Kiedy ja rozpoczynał swoją praktykę i teorię, школився. Всюди, де тільки було вживано, всюди, де було описано, очищення вантроби потрібно мінімум і максимум, можна повідати, такої жандалі, два рази на рік. Мінімум. То було максимальне. Весною і на єсінь, мовили. І тільки я в своїй практиці зробив очищення вантроби фактично цей тиждень. І ще не тільки цей тиждень, то подвійне очищення вечором і ще і рано. То фактично в цьому місяці, хто приїжджає, очищають вантробу фактично 8 разів за місяць. І нікому не зашкодило.
Tak, Antonie, czy nie? Wręcz odwrotnie, pomaga zawsze. I naprawdę polecam, nikogo nie znam, komu by to zaszkodziło. Naprawdę, będąc w akademii, wszyscy robią obłożnie chorzy, można powiedzieć, staruszkowie, młodzi i wszyscy się potem świetnie czują. Z początku narzekają, można powiedzieć, ale za jakiś czas, no, można powiedzieć, widoczny efekt. Dnia się bardzo źle czują, ale później jak już się gdzieś tam spotkamy, czy w saunie, czy na posiłku, to mówią, a jednak to warto było zrobić, warto się było pomęczyć. Kiedy ja na początku, gdzieś za kilka miesięcy u pana Antoni pytał, ile on wydalił kamienią, pamiętasz, ty mnie powiedział, 3 litry, tak czy nie? Tak. No, wy rozumiecie, nie? Powiedziałeś, że bańka taka 5-litrowa to... Powinno być. Że Aleksander, powiedziałeś, że będę miał taką 5-litrową, żebym sobie zbierał w 5-litrową bańkę kamienie, to zobaczę, ile ich jest. Bo na pewno będzie ponad połowa, a może i cała, powiedziałeś. I tak rzeczywiście było, bo ja ich tam nie wyławiałem, ale widziałem, że są. No. No, ja powiem, że naprawdę oczyszczanie wątroby przy nowotworach, przy wszystkich dolegliwościach bardzo konieczne i potrzebne dla organizmu, żeby wzmocnić go, żeby oczyścić i uruchomić do pracy. Także to praca taka obowiązkowa. Aleksander, dużo ludzi boi się robić oczyszczanie wątroby, boją się, że gdzieś jakiś kamień się zatrzyma, nie przejdzie, że może to być niebezpieczne. Więc ja bym tutaj zachęcała może u ciebie zrobić taką pierwszą, takie pierwsze oczyszczanie, bo w warunkach u terapeuty to oczyszczanie jest bardziej bezpieczne. Tak jak mówisz, u ciebie nigdy nie było tych skutków ubocznych. Metoda jest dopracowana, że jest to bezpieczne. Ludzie się przygotowywują do tego oczyszczania wątroby. Więc robić to może pod okiem, jeżeli ktoś się boi robić to sama, później już się nauczy i będzie to robił bezpiecznie, samodzielnie. No tak, faktycznie Akademia Medycyny Ludowej wcześniej, a później Akademia Medycyny Regeneracyjnej, tak jak ona odpowiada temu, co my robimy, my zmienili nazwę, my udoskonalili tę metodę oczyszczania na tyle, że ona стала безпечной. І по-перше, то, а по-друге, то для чого академія? Академія для того, що ми школим. Ви розумієте, ні? То фактично єдностка не тільки, яка уздравляє, але своїм уздравленням і своїми методами натуральними ми школим людей, щоб вони самі пізні побачили, як то робити у нас, як ми робимо для них. То все можно выполнять, ну, не помню, уже 100%, или 80% человек может сделать сам, але с помощью кого-то не имеет проблем. Для того я еще пишу ксеншки, и в ксеншках тоже писую, то все, и то в дробязгах, бо человек часами может забачить, или не зрозуметь, о что ходит. В ксеншке описано докладно, для чего то дело, как то дело, и Wszystkie te metody opisane w bardzo takich drobiazgach, żeby człowiek zrozumiał, o co chodzi. Tak samo przy oczyszczaniu wątroby trzeba użyć obowiązkowo, ja liczę, metodu szkodliwą dla organizmu. Koniecznie szkodliwą i wszystkie lekarze, wszystkie naukowcy mówią, że tego w ogóle teraz używać nie wolno. Na przykład solarium. Tak. A solarium uruchamiaje pracę wątroby po oczyszczaniu. Dlaczego i problem powstaje z powodu tego, że po oczyszczaniu wątroba zahamowała, stan zapalny jej pojawił się, zimna woda na przykład. Solarium to konieczne dla takich rzeczy, które trzeba używać przy oczyszczaniu wątroby. Może ja powiem, oczyszczanie wątroby można nauczyć się i przeprowadzić właśnie w akademii,
Albo jest też cała procedura podana w twoich książkach, że jeżeli się to robi dokładnie tak jak... Tam w drobiazgach napisane w pierwszej książce oczyszczanie wątroby, to pisane na 10 stronach, to człowiek może zapoznać się i zrobić tak samo. I trzeba później właśnie zastosować hartowanie, zimną wodę i również te promienie... No to wszystko opisane, co trzeba. Tak. Słońce czy jakieś lampy, żeby uruchomić z powrotem działanie wątroby. Panie Antoni, po tylu pobytach i po tych 3 latach walki, dzisiaj pan może te zabiegi robić sam, prawda? Nauczył się pan robić to wszystko i to jest pana prewencja dzisiaj. Niestety, ale samemu nie da rady się zrobić tych wszystkich zabiegów i to, co jest robione w Akademii, to jest kilkadziesiąt różnego rodzaju metod i naprawdę, tam jak się jedzie, dostaje się karteczkę i od samego rana, od godziny 7 ma się rozplanowany dzień i wiadomo, co będziemy robić, o której godzinie, do którego pokoju pójdziemy, jaki masaż będzie wykonywany i po prostu ja szczerze polecam Państwu jednak pojechanie do Akademii, czy w Polsce, czy najlepiej może do samego pana Aleksandra, ale to moje zdanie. Do Rosji. Bo ja bardzo cenię pana Aleksandra za wszystko, nawet za podejście do człowieka. I po prostu to warto pojechać po prostu, bo tego w domu nie zrobimy. Aczkolwiek no możemy się ratować doraźnie, na przykład tam zimną wodą, możemy sobie oczyścić wątrobę, ale to są tylko namiastki tego, co dostaniemy tam. Tam dostaniemy w kompleksie wszystko i będzie tego bardzo dużo. To są takie drobiazgi nawet, których ludzie nie zauważają. Sam nie zauważałem, aczkolwiek wszystko się składa na to, że człowiek powraca do zdrowia, że organizm budzi się do życia, można powiedzieć, bo tak to po prostu wygasał sam. Tak go człowiek sam potrafi zniszczyć pracą czy swoją psychiką nawet po prostu, a tam po prostu no, człowiek regeneruje swój organizm. Bardzo dobra nazwa, Centrum Regeneracji Organizmu, bo naprawdę cały organizm po prostu zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej niż do tej pory żeśmy funkcjonowali. Bo nie leczymy nowotworu. Nie leczymy nowotworu, tylko doprowadzamy organizm do równowagi, w której on włączy swoje naturalne funkcje regeneracji i jego rezerwę, prawda? I to jest ta metoda, to jest metoda uniwersalna praktycznie na wszystkie schorzenia. Nawet nie jest ważna diagnoza, tylko doprowadzamy tą metodą do tego, do czego organizm jest zaprogramowany. Tak. Ja podziwiam pana Aleksandra Chareckiego także za to, że jest takim otwartym człowiekiem i że opracował tą metodę, która naprawdę pomaga, na 100% pomaga. Moi rodzice w starszym wieku pojechali tam, żyją do dzisiaj, borykają się z różnymi problemami, ale żyją, za co też jestem wdzięczny, bo funkcjonują po prostu i jakoś sobie tam dają radę. A ja podziwiam pana Aleksandra też za to, że po prostu on jest taki otwarty i po prostu w tych filmach na YouTubie, czy nawet teraz, on opowiada o tym wszystkim. Nie spotkałem to, nigdy. To co nikt to nie robi. Tak, który by zdradzał swoje tajemnice i sekrety, a Aleksander mówi o tym wprost i nie oszukuje, nie tai pewnych rzeczy, tylko mówi wprost, na przykład to o oczyszczaniu wątroby, na przykład jakie to ważne. Ale nie tylko, no wiele tych kursów, które prowadzi, to też jest po prostu zdradzanie jego, można powiedzieć, wypracowanych metod, do których doszedł przez wiele lat. To nie stało się tak, że pstryknął palcem i po prostu miał już tą metodę, rozpracowywał ją, uczył się sam i uczył innych, jak sobie poradzić ze zdrowiem. I naprawdę to, co teraz się dzieje,
no dzięki internetowi też, to po prostu no ja jestem w szoku, że jest taki człowiek na ziemi, który chce pomagać ludziom. I ma rezultaty. Ma niesamowite rezultaty. Wiecie, i to jest niesamowite, bo Aleksander, nie każdy może pojechać do kliniki, nie każdy może przejść kompleksowe leczenie u ciebie, ale dajesz wiedzę wszędzie, w filmach, w książkach, ta wiedza jest dostępna. Także tak, pan Antoni ma rację, nie zrobimy tego wszystkiego samodzielnie w domu, ale wiele, wiele możemy sobie pomóc, chociażby dla prewencji lub zatrzymania jakichś procesów degeneracyjnych i poprawienia swojego stanu zdrowia. Ta wiedza już jest całkowicie wystarczalna i znajdujesz coraz to nowsze pomysły, żeby ludziom jednak pomagać, dawać konsultacje, czy kolektywne, czy indywidualne, nawet przez internet, żeby jednak tą wiedzę ludziom przekazywać, bo tu najbardziej chodzi o to, żeby społeczeństwo było zdrowe, żeby był dostęp do tej wiedzy, że jest to możliwe. Dzięki technologii, internetowi możemy przekazywać tego typu informacje, możemy się dzielić takimi świadectwami i to jest niesamowite. Brawo panom. Ja bym chciał jeszcze zdradzić jedną rzecz. Jak? Powiedzcie, Antoni był u mnie, ale czy on pamięta, to akurat na temat tych metod, których człowiek nie widzi. Czym można uruchomić organizm, żeby on uruchomił inny, można склад гормонов i uruchomił funkcji, które powinny były być wiele lat wcześniej, kiedy człowiek był młody. Czym można uruchomić taki proces? Hartowanie? Nie możecie powiedzieć. Antoni? Też? Czy można... Przez ucho. Przez ucho. Przez słuch. Wskazówki daję. Przez ucho. Przez ucho? No na pewno to nie jest świecowanie uszu, Aleksander. Nie. Dobrze. O to ty pamiętasz, ja myślę, że nie odpowiedzicie było w całości, nie pani Agnieszka, nie pan Antoni. Jest metody, które potrzebne koniecznie używać dla tego, żeby powrócić sam umysł, hormony, mózg, żeby on zmienił swój stan i powrócił w inne, po polsku mnie ciężko mówić, bo, ну, можно сказать, припомнил иное делание своего организма в иный час, дуже младший. Ты помнишь, когда мы влончали музыку и был плач детска? Так было, так. И то часто еще повторяло. Часто, часто. И все сказали, курсе, что там дети плачут. Ну так. A co to jest? Dźwięki, dźwięki częstotliwości płaczu dziecka. Płacz dziecka pobudza u dorosłego człowieka funkcje, hormony, które powinny być w 20, w 30 lat u człowieka i na tyle ono pobudza organizm, że uruchamiają hormony i cały organizm, jak dla odmłodzenia, włączają te same funkcje. Инстинкт матежисты, можно поведеть таки, влончается. И когда организм распочинает иначе працевать, он отмладзается разом с теми функциями, которые были в честь. Чтобы поврутить организм, да, то, чтобы он младше был, чтобы часами урухомить таки плач детска, до которого не можно вычимать. И оно дразни глосом своим, мозг дразни целое тело, и ты чуваешь несамовитую жечь. Поспробуйте то, всички, кто сейчас меня слухает. По-друге, науковцы сбадали, что есть плачем детска. Ведаете, что это есть? Молитва. Детская читает «Отче наш». Когда плача, то раскадовали сам плач. Это мысль, а то фактически молитва. Так, бо то есть тен дзвінк первотний, подставовий «А».
Nawet wiodą, my używamy tego dźwięku, żeby pobudzać wibracje w organizmie, które właśnie pobudzą produkcję hormonów. A... Dziecko samo po sobie mało, ono nie wie jeszcze modlitwy, ale u dziecka jest dusza, która może wiele lat. I ono nie może powiedzieć głosem, kiedy jeszcze nie wypracowался ten głos. I on nie zna jeszcze języka. Але оно уж зна, отче наш, молитвы. И те молитвы барза моцно делают на организм человека, старшей особы. Же он даже не чует его, а его организм побудзается от сродка на иную працу. Александр, бо тен дзвенк, кеды дзецко плаче, тэс ау, як пес чи кот робьон аум, ау, kotek robi miau. Zawsze to jest to AUM, a to AUM robi amen. Amen. To jest to samo, to jest ta modlitwa, te podstawowe dźwięki. To prawda, wow. Także widzicie, nawet jeżeli my leczyli wszystkie metody, które my używamy, to do dnia dzisiejszego ja nikomu o tym nie mówię, jak to działa, coś. Ja tam w książce jednej napisał, jak to działa. Але даже ніхто того велі не читає, і нікому то не варто інтересує, і ніхто то не робить, розумієте? Але то є одна з метод. І часами то може бути, що то варто головна метода, бо на підставі якої організм розпочинає робити так, як у молодого чоловіка. І то теж побудзає організм на оздоровлення. Панове, дуже багаті люди дістають діагнозу рака трустки. I pomimo ogromnych pieniędzy i najlepszych specjalistów i profesorów, niestety, ale nie wygrywają tej walki. Pan Aleksander Charecki w Rosji i pan Antoni Kwiecień w Polsce dokonali czegoś, co jest ponoć niemożliwe, a wręcz unikalne, bo takich osób jak pan Antoni chyba na tym świecie nie ma wielu, którzy mogą dać takie świadectwo. I jesteście normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy dzięki wiedzy i zawzięciu, tak, i tej silnej woli dokonaliście tego. I to jest niesamowite świadectwo. Panie Antonie, mam jeszcze takie pytanie. Po tych 3 latach, kiedy doszło do całkowitej remisji, z tego, co lekarze mówili, że jest absolutnie niemożliwe i nie dawali panu żadnej szansy, co oni powiedzieli, kiedy zobaczyli pana wyniki badań, kiedy guzy się pomniejszały i kiedy doszło do remisji? Pan profesor, nie będę wymieniał jego nazwiska, bo nie upoważnił mnie do tego. Wypytał mnie o wszystko. Ja szczerze mu powiedziałem, jak walczyłem z nowotworem. Opowiedziałem mu o ośrodku, w którym byłem, jakie to były metody. On wszystkiego wysłuchał, nie przerywał mi. Nawet zadawał też takie podchwytliwe pytania, a jak to było, a co. Ale w końcu, jak już skończyłem, to wstał i powiedział tak, że może mi powiesz jeszcze, że dzięki święconej wodzie czy jakiejś tam innej ty wyzdrowiałeś. Ja mówię, nie, ja panu powiedziałem prawdę, dzięki czemu wyzdrowiałem. To pan profesor mi powiedział tak, a czy ty człowieku wiesz, że 2% ludzi na świecie ma taką możliwość, że rak cofa się po prostu i ulega remisji. Ja powiedziałem, że o tym nie wiedziałem. Być może tak jest. No ale dziwnym by było, że jestem w tych 2%. No najwidoczniej tak jest. Panie Antoni. Ale jeżeli by ty nie walczył, Antoni, to nic by nie było. Ty nie byłby w tych 2%. I on mówił o tych 2%, gdzie samo po sobie to znika. A ty nie w 2%. Ty inny procent, rozumiesz, nie? 90%. Nie, ja rozumiem, ja zdaję sobie sprawę z tego. Ja wiem, jak moje ciało wyglądało wcześniej. Gdzieś tam żona miała na telefonie zdjęcie moje. Przed chorobą to aż się sam siebie przestraszyłem i po prostu no wiem, jakie zmiany zaszły w moim ciele i na przykład no, pozbyłem się dużo rzeczy,
innych, z którymi walczyłem na przykład przez wiele lat, brałem tam jakieś leki, a obecnie nie biorę żadnych leków, ani na cukrzycę, ani na nadciśnienie. Jakichkolwiek leków nie biorę, zażywam tylko profilaktycznie zioła od Aleksandra, o które tam poproszę i czasami mi syn pana Aleksandra wyśle, to po prostu je tam piję, ale tak nic poza tym, po prostu nie biorę żadnej chemii od lekarzy po prostu i czuję się świetnie, także czuję się dużo lepiej. Antonie, kłamiesz, bierzesz leki, slaninu bierzesz. Panowie, biorę słoninę, piję czasami grzyba, ale nie wiem, czy mogę zdradzać tego typu informacje. Panowie, ja bym chciała wrócić. Na alkoholu spożywam, tak, no to leki. Żyjesz normalnym życiem, tak czy nie? Tak jest, używam piołun, praktycznie leki zakazane w Polsce. Ja bym może chciała... W Unii Europejskiej. Tak. Chciałabym powrócić na sekundkę do tej historii remisji, bo jest takie wygodne wytłumaczenie dla panów profesorów i właśnie oficjalnych wersji, że dla tych, dla których to się w głowie nie mieści, że coś takiego ma miejsce i nie chcą dać uznania metodom naturalnym i innym terapeutom i naturoterapii. Więc w medycynie akademickiej mówi się, że jeżeli ktoś wyzdrowiał z czegoś, co jest nieuleczalne, a nawet śmiertelne, to są 2% remisji spontanicznej albo zła diagnoza. No u pana Antoniego trudno by było postawić na złą diagnozę po wszystkich tomografiach i całej diagnostyce, która była przeprowadzona i po tak ewidentnych guzach i przerzutach, więc zwalono to, że jest to remisja spontaniczna, bo to się dzieje w 2% przypadków, że organizm coś takiego może zrobić. To jest doprowadzenie organizmu do jego naturalnej, normalnej funkcji regeneracji przez naturalne metody. To jest możliwe. Tak, ale dlaczego mi ten sam człowiek nie powiedział wcześniej, że jest w ogóle taki cień szansy nawet? Nie powiedział mi nawet o tych 2%. Nie powiedział mi, że być może jest cień szansy. Nie, oni mnie skazywali na śmierć i mówili prosto wyraźnie. No jest remisja spontaniczna 2% jest oficjalna i to się zdarza, ale no to jest tak nikłe i tak znikome, że nawet o tym nie mówią. Mi kazali zacząć swoje sprawy jak najszybciej i tyle. No, mówili, coż można tutaj więcej powiedzieć. I przeglądając dokumenty, już lekarz nawet nie chciał mnie badać, bo powiedział, że on nie jest w stanie mi pomóc w ogóle. Szkoda, panie Antoni, bo przez tą arogancję właśnie tego oficjalnego systemu zdrowia niestety wielu ludzi umiera, a mogłoby żyć. I tu już nawet nie gra roli, czy jesteśmy wyedukowani, wykształceni czy bogaci, po prostu to, co się robi przez tą arogancję i przez ten system zdrowia, doprowadza do tego, że ludzie nie żyją, mimo że mogliby dalej żyć. A panom gratuluję, bo dokonanie tego i danie tego świadectwa to po prostu jest, ma ogromną, bezcenną wartość to, co zrobiliście. Ja myślę, że wszechświat Bóg was razem postawił na swojej drodze, bo jeden bez drugiego by tego nie dokonał. Mogę się zdradzić jedną rzecz. Pan Antoni powiedział, że on w ogóle czuje siebie innym człowiekiem. To faktycznie może my go w całości wymienili? Jest jeszcze jeden. Wyregenerowały się komórki. Ale tak, no na pewno komórki się regenerują, na pewno jest duża zmiana. Ja myślę, że to, co po prostu się regeneruje, to właśnie odkłada się w wątrobie, te stare, zużyte, i po prostu trzeba je czyścić, żeby coś się działo. A jakbyś tego procesu nie uruchomił we mnie, to na pewno nie, samo czyszczenie wątroby też by nie pomogło. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Wiem, że po prostu ta metoda naprawdę działa i dzięki twojej pracy i twojej metodzie ja dzisiaj żyję. Także naprawdę dziękuję bardzo. Jestem ogromnie wdzięczny tobie i twojej rodzinie
naprawdę dużo troski otrzymałem od państwa Chareckich, od jego dzieci, od jego żony po prostu. No, bardzo, bardzo mi pomogli w moim życiu po prostu, powiem tak, ale naprawdę jestem wdzięczny. Bardzo żałuję, że jesteś w Rosji, a nie tutaj i naprawdę tego też zboleć nie mogę po prostu. No nic, Antoni, może skończyć, przyjedziesz do mnie. Chciałbym, żeby się to skończyło, ale to pewnie wiele ludzi na ziemi by chciało, żeby to się wszystko skończyło, aczkolwiek no, jakieś siły to rozpędzają coraz i po prostu, no ale też nie chciałbym o tym mówić. My też jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co pan Aleksander Charecki robi, za to, że jest, że edukuje społeczeństwo, że dzieli się swoją wiedzą. Też tak bardzo, jest, Aleksandrze, ci za to dziękujemy. Dokonujesz tego, co jest niemożliwe. Wielu ludzi odzyskało zdrowie i życie dzięki tobie i tak to jest naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, że stoisz na tym świecie i jesteś tym przykładem i pokazujesz to, jesteś tutaj i możemy uwierzyć, że jest szansa, jest nadzieja na lepszy świat, na inne metody i kogoś takiego naprawdę potrzeba i takich ludzi jak ty. Bardzo ci jesteśmy za to wdzięczni. Dołączam do słów pana Antoniego. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że żeby wyzdrowieć z tak poważnych chorób, czy chronicznych, czy nieuleczalnych, czy z nowotworów, tak jak widzimy na przykładzie pana Antoniego, jest potrzebne zająć się całym organizmem, czyli z poziomu metabolicznego. Doprowadzamy do oczyszczania, do regeneracji, włączamy te funkcje. Wszystko, co jest biologiczne, fizyczne, nawet energetyczne, ale też zajmujemy się umysłem. Tutaj ta część mentalna jest bardzo ważna. Tak jak widać na przykładzie obydwóch panów, trzeba bardzo dużo siły woli, bardzo dużo zaangażowania. Trzeba mieć ochotę i siłę do przeżycia, tak, podjąć tą decyzję i wiedzieć, że chce się żyć i walczyć o to życie, więc tutaj trzeba się zaangażować, trzeba dużo dyscypliny, trzeba wziąć odpowiedzialność za to zdrowie i dokonywać wszystkiego, co jest możliwe w tym kierunku, więc ten aspekt mentalny jest też niesamowity, ale jest jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo ważny, o którym właśnie Aleksandrze wspomniałeś, że to odmienia człowieka, to jest to, że trzeba być dobrym człowiekiem, że trzeba nauczyć się być dobrym człowiekiem i później po wyzdrowieniu no robić to, tak, panie Antoni, być tym dobrym człowiekiem, dawać coś dla tego świata, dla społeczeństwa, dla Boga. Ja jestem człowiekiem niedoskonałym. I jak każdy. Właśnie i mam dużo sobie do zarzucenia, mam sumienie, które mnie tam dokucza wielokrotnie. Aczkolwiek no, zmieniłem się i po prostu no, staram się ludziom też pomagać. Podpowiadam im na przykład, że można tam czy oczyścić sobie wątrobę, czy pobrać jakieś zioła, czy coś tam. Ale ludzie też nie wszyscy chcą tego słuchać, chociaż są to tanie metody, bo naprawdę no, ile kosztuje olej, ile kosztują zioła, na przykład w sklepie nawet ziołoleczniczym, już nie mówię, żeby chodzić po łące i je zbierać, co na pewno by było najlepsze dla nas, aczkolwiek no ludzie wolą pójść do lekarza, kupić sobie jakąś chemię, po prostu ją zażywać i to jest dla nich najprostsze i temu wierzą, a trudno im uwierzyć właśnie w to, co spotkało mnie, że jak już byłem pod ścianą i nie zaproponowano mi żadnej innej alternatywnej nawet jakiejś drogi leczenia, to po prostu no, znalazłem ją sam gdzieś tam po prostu u pana Aleksandra, który no, teraz otworzył mi oczy na wiele rzeczy, także na pewno się zmieniłem. Sam o tym wiem i dlatego to, co pan Aleksander powiedział, to wiem, że to jest prawdą. Czuję sam to po sobie. No. Że ty inny. Tak, no jestem inny. Tak. No aczkolwiek dalej, może za bardzo idę też w pracę, gdzieś tam pochłania mnie życie codzienne, ale
No. Widzisz, Antoni, dobrze, ja przepraszam, ale przerwać chciał. Sytuacja u ludzi składa się tak. Pan Antoni zwrócił się do lekarzy wtedy, chociaż sam miał ośrodek zdrowotny, prywatny swój, że zwrócił się, kiedy już był faktycznie ostatni stop. І люди в цілості до дня дійсніше, навіть членки моєї родини, знайомі, колеги, да всі люди на 10, чекають тієї ситуації, коли чоловік вже фактично застає сам на сам з тією хворобою, яку пізніше, мовить, що вона вже не улічає. Пачте мені в очі, слухайте мені уважно, хто вам перешкоджає оздоровятися в честі? Робіть щось профілактичного для своєго здоров'я і не чекати того, щоб це стало. Робіть щось для своєго здоров'я в чесні, і втеді будете ви здоровими. І ж ви того не будете робили, ну втеді може ситуація бути нагля, погоршиться, і навіть ніхто не врятує, і я теж. Так же, треба дбати о собі цілий час. Наприклад, як зараз 7 лет дбає пан Антоні о своєму здоров'ї, очищає вантроби. Хто вам перешкоджає? Це робить такі прості речі. Хто перешкоджає? І коли мені мовить, що там дорога там турнувся, дорога там оздоровлення, дорога ліки. Ніць не коштує. Ваше здоров'я можна зараз направляти, щоб бути цілий час здоровим. І то мінімальні кошти. Самі робите щось. Jak wy nie będziecie robili, wam nikt nie zrobi tego. No. Ja nie byłam na turnusach, a wyzdrowiałam z wielu chorób chronicznych i powinnam brać leki do końca życia. I zrobiłam to sama, więc da się. To jest to, co też pan Antoni powiedział, prawda, że ludzie, gdy mają zamknięte umysły, nie zrobią nic. Wybiorą tą drogę łatwizny, tak? A tutaj trzeba jednak, to co Aleksandrze mówisz, zaangażować się w swoje zdrowie i nie czekać na ostatnią chwilę, bo często ludzie się leczą metodami akademickimi, chemikaliami i dopiero kiedy już lekarz rozkłada ręce i mówi nic więcej dla ciebie nie mogę zrobić, to nagle jest pobudka, a to spróbuję medycyny alternatywnej, naturalnych metod, energoterapii, bioenergoterapii. Czy takich metod i już z wycieńczonym organizmem, gdzie praktycznie organy nie funkcjonują, liczy na cud. Nie, ten cud może się stać, dopóki jeszcze możemy skorzystać z tej rezerwy, która znajduje się w organizmie i póki jeszcze organy funkcjonują. Jak organy przestały funkcjonować, to co możemy zrobić? No tylko się modlić, prawda? Więc spróbować tych metod nawet jednocześnie w tej medycynie integralnej, żeby stworzyć organizmowi takie warunki, żeby on mógł zrobić to, co jest normalne i naturalne dla niego. Regeneracja jest normalną funkcją organizmu. Naturalną. Każdy z nią nas ma. Nikt nas nie wyleczy. Żaden lek, żaden terapeuta, żaden lekarz, żaden najlepszy profesor i największy autorytet. Wyleczyć nas może tylko nasz własny organizm. Kiedy my go doprowadzimy do równowagi, stworzymy warunki, przestaniemy przeszkadzać, zaczniemy wspomagać, on zrobi to, do czego jest stworzony. Doprowadzi do samouleczenia, do tej naturalnej funkcji regeneracji. I na tym polega właśnie metoda Aleksandra Chareckiego. No, bardzo dziękuję, Agnieszka. Bardzo dziękuję, pan Antoni, za dzisiejszy rozmowę. To ja dziękuję. No, to ja dziękuję. Chciałem przeprosić, ale przeszkadzają mi inni po prostu, bo... Pewnie są zaskoczeni, że nie odbieram telefonu. Nie ma za co. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to świadectwo. Takie świadectwo daje nadzieję i jest bardzo budujące. Dlatego ja też zwracam się z prośbą do widzów, że robimy taki cykl, nagrywam taką serię z osobami, które wyzdrowiały z chorób chronicznych, nieuleczalnych, tak zwanych oczywiście, bo dla nas to nie jest żaden cud, tylko wiedza. Jest to absolutnie możliwe. To szukamy takich osób i właśnie robimy bazę danych osób, które wyzdrowiały z tego typu chorób, żeby zmienić chore paradygmaty, wpłynąć na nasze przekonania i dać takie budujące świadectwo innym pacjentom, którzy borykają się w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, że wszystko jest możliwe i że wszystko jest w naszych rękach. Także wtedy skontaktujcie się z nami, będziemy nagrywać takie programy i razem stworzymy może taką medycynę,
że będziemy mogli mieć wybór i będziemy zdrowsi i przeżyjemy. Panie Antoni, to jest niesamowite. To było 2012, czyli 10 lat temu. Jest Pan z nami dzisiaj i Pana problemem jest to, że Pan za dużo pracuje. No tak. Chcemy mieć wszyscy takie problemy, móc mieć takie problemy po takim doświadczeniu. Tak, ale naprawdę jestem ogromnie wdzięczny Panu Aleksandrowi za wszystko. Za otworzenie nawet oczu na pewne rzeczy, bo człowiek naprawdę mało widzi nawet, a ktoś inny z boku ma zupełnie inne spostrzeżenia na to, jak my się zachowujemy, jak nawet postępujemy, czy to, co jemy, na przykład tak jak mówiliśmy o soli. To po prostu ja polecam z tego serca ośrodek Pana Aleksandra czy jego syna i po prostu korzystajcie z państwo, póki możecie po prostu, bo ten świat nie wiem, gdzie zmierza. Na pewno nie ku dobremu i po prostu jesteśmy ograniczani z naszej wolności i na przykład zabranianie czy ziołolecznictwa, czy takich metod po prostu, to dla mnie jest też szokujące. Ja uważam, że każdy człowiek powinien mógł sobie wybrać na przykład, czy chce się leczyć tak, czy inaczej. Bo skoro medycyna konwencjonalna nie daje nam takich możliwości, to po prostu powinniśmy mieć taką otwartą drogę jeszcze tam. I ja uważam, że wszystko jest drogie teraz, ale na przykład zdrowie jest najważniejsze i powinniśmy o nie dbać, a nie mówić, że taka metoda czy takie leczenie jest drogie, popsuje nam się samochód, to nieporównywalne jest do naszego zdrowia, powinniśmy się ratować. Ja uważam, że jak ratujemy samochód, to dlaczego nie zadbać o własne zdrowie? A te metody naprawdę można wykonać samemu i nie są to duże koszty, bo naprawdę czy korzystanie z sauny, czy z solarium, czy oczyszczanie wątroby, czy picie tam ziół różnych, po prostu to jest dla naszego zdrowia, a nie kosztuje to naprawdę fortuny. Tu jest też ważna edukacja, żeby społeczeństwo umiało się wyedukować, bo to są proste metody, to są naturalne metody, to są ludowe metody i nie są kosztowne, ale potrzebujemy tej wiedzy i potrzebujemy szukać edukacji, jak to robić i otwierać się na to. Więcej wiemy, tak jak Panie Antoni, Pan powiedział o naszym samochodzie i więcej w niego inwestujemy, żeby on dobrze jeździł i więcej wiemy, jakie on ma funkcje niż o naszym organizmie i co jest dla nas dobre. To delegujemy tą odpowiedzialność za to na innych ludzi, na autorytety. A tu właśnie cały spryt polega na tym, żeby mieć tą wiedzę, żeby wziąć tą odpowiedzialność za siebie, żeby mieć tą edukację, nauczyć się. Tak jak Pan powiedział, można kupić zioła w sklepie zielarskim, ale nieporównywalna jakość będzie tych, które my sami zbierzemy, a one rosną w naszym ogródku, na pobliskiej łące i my je wyrywamy jako chwasty, a to są bardzo silne zioła lecznicze. Wystarczy się tylko nauczyć ich zbierać i używać. I to też nic nie kosztuje, to jest czysta wręcz przyjemność. I do tego zachęcamy, też do tej edukacji. A materiały na to są, bo ja się uczyłam z filmów na przykład Aleksandra, jak zbierać jaskółcze ziele, jak zbierać oman wielki. Także akurat informacji, edukacji w tym temacie nie brakuje. Wiedza jest dostępna, ale tak troszkę jest. Poszukać. Ale najlepiej ją przeżyć tak, jak ja ją przeżywałem razem z Aleksandrem. Na jego działce zbieraliśmy na przykład oman wielki czy po prostu czosnek niedźwiedzi. Także naprawdę to było bardzo przyjemne też, takie poznawanie, można powiedzieć, ziół. Jakie zioła Pan dzisiaj pije, Panie Antoni? Mieszankę numer 3. Cały czas i po prostu to jest dla mnie podstawowa mieszanka ziołowa. Na pewno jest żółciopenna. Mniej więcej wiem, jakie tam są zioła. Ale niech to zostanie tajemnicą Pana Aleksandra. Jak będzie chciał zdradzić, to pewnie zdradzi. Bardzo, bardzo dziękuję.
To jest niesamowite świadectwo. Ja miałam łzy w oczach, bo to jest bezcenne, co panowie dokonaliście i to, co robicie. I dziękuję wam za to, co robicie. Dziękuję, Aleksandrze, jeszcze raz. Panie Antoni, wiem, że pan dzisiaj dzieli się tą wiedzą i niech ona dociera do wszystkich otwartych umysłów, a te, które są jeszcze zamknięte, prędzej czy później będą musiały się otworzyć, bo takie świadectwa nie mogą zostać obojętne. Ja wiem, że ludzi z zamkniętymi umysłami takie świadectwo może perturbować, ale w pewnym momencie będzie nas tak wielu, że nie będzie można nas ignorować i to możemy zrobić razem, właśnie dając takie świadectwa. I do tego wszystkich zapraszam. Jeszcze raz panom dziękuję, jestem bardzo wdzięczna za to nagranie. Dziękuję. Wszystkie najlepsze widzom. Pozdrawiamy naszych widzów i życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia. Dziękujemy za słuchanie. Dziękuję panom. Wow. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.